Jedno słowo wypowiedział Ojciec, którym jest Jego Syn, i to słowo wypowiada nieustannie w wieczystym milczeniu. W milczeniu też powinna słuchać Go dusza. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, święty Jan od Krzyża napisał te słowa jako pewnego rodzaju komentarz do tego wydarzenia, które dzisiaj świętujemy, do tej całej treści Słowa Bożego, które Kościół do nas kieruje w uroczystość Narodzenia Pańskiego. Drodzy wierni, Bóg wypowiada jedno jedyne słowo w wieczystym milczeniu, o czym powiada nam święty Jan i święty Paweł dzisiaj. I to jedno jedyne słowo jest odblaskiem chwały Bożej. Jest na tyle treściwe to jedno jedyne słowo, że zawiera w sobie całą esencję, istotę bóstwa. Dlatego też jest równe Ojcu, ponieważ jest odblaskiem majestatu Ojca. I drodzy wierni, to słowo, które odwiecznie Ojciec wypowiedział, jest słowem, przez które zostało wszystko stworzone. Jest sensem tego całego świata. Bóg przez swoje słowo stworzył wszystko. Nas i wszystko, co istnieje. Świat aniołów i świat materialny. I drodzy wierni, dzisiaj powiada do nas święty Jan, że to słowo stało się ciałem. To słowo skierowało się do nas bezpośrednio. I tak jak wcześniej Bóg niejako odblaski tego słowa posyłał przez proroków, przemawiał do nas przez mężów Bożych, którzy kontemplowali odwieczną jasność i mądrość tego Bożego Słowa, tego Logosu, i przekazywali nam tylko niejako cienie tej rzeczywistości, która miała nadejść, tak przy tajemnicy wcielenia Bóg do nas przemówił w pełni przez swoje Słowo. Drodzy wierni, dlaczego to mówię? Dlatego, że dokonało się objawienie Boże. Bóg powiedział do nas wszystko, co miał nam powiedzieć. Święty Jan od Krzyża powiada tak. Dzisiaj, w obecnym okresie łaski, kiedy wiara jest już utwierdzona w Jezusie Chrystusie i ogłoszone jest już prawo Ewangelii, nie ma potrzeby pytać Boga dawnym sposobem, ani też nie ma potrzeby, aby przemawiał jeszcze i odpowiadał jak wówczas. Dał nam bowiem swego Syna, który jest jednym Jego Słowem, bo nie posiada innego. I przez to jedno Słowo powiedział nam wszystko naraz i nie ma już więcej do powiedzenia. Dzisiaj zatem, jeśli by ktoś jeszcze pytał Boga albo pragnął od Niego jakichś widzeń czy objawień, postąpiłby nie tylko błędnie, lecz również obraziłby Boga, nie mając oczu całkowicie utkwionych w Chrystusie, bez pragnienia jakichś innych nowości. Mógłby wtedy Bóg powiedzieć: wszystko już powiedziałem przez Słowo będące moim Synem i nie mam już innego Słowa. Czyż mogę Ci więcej odpowiedzieć albo objawić coś więcej ponad to? Na Niego więc zwróć swoje oczy, gdyż w Nim złożyłem wszystkie słowa i objawienia. Odnajdziesz w Nim o wiele więcej niż to, czego pragniesz i o co prosisz. Prosisz bowiem o słowo czy objawienie częściowe. Jeśli zaś na Niego spojrzysz, znajdziesz wszystko w pełni. On jest całą moją mową, odpowiedzią, całym widzeniem i objawieniem. Drodzy wierni, wielka to jest tajemnica. W Starym Testamencie wolno było pytać Boga i radzić się Boga w różnych sytuacjach, ponieważ nie wypowiedział jeszcze tego ostatniego słowa, nie wypowiedział całej pełni. Dlatego ci ludzie, którzy byli zagubieni, którzy nie znali tej pełni objawienia, radzili się Boga wielokrotnie,
na różne sposoby, za pomocą Urim i Tumim, i w widzeniach, i w wielu innych sytuacjach, Bóg pouczał swój lud, co mają w konkretnej sytuacji czynić. Natomiast w naszych czasach nie wolno nam prosić o takie rzeczy. Nie wolno nam błagać i o to, żeby Bóg dał nam jakieś cząstkowe objawienie. Byłoby to, tak jak pouczają święci, z niewagą wobec tego objawienia, które zostało nam dane w pełni. Wszystko już jest, zostało nam powiedziane. Bóg nie ma nam nic więcej do powiedzenia. W żłóbku mamy to słowo, które poucza nas o wszystkim. Drodzy wierni, i tutaj jest wielkie niebezpieczeństwo dla ludzi, którzy w religii katolickiej szukają różnego rodzaju cudowności. Są to ludzie, którzy nie poprzestają na tym, co Bóg powiedział, tylko ciągle chcą jakichś nowych, nadzwyczajnych rzeczy i gonią za tymi rzeczami i jeżdżą po różnych miejscach, ażeby coraz to nowe cudowności zobaczyć, a przecież wszystko zostało nam powiedziane. Wszystko zostało nam objawione. Wszystko, czego nam potrzeba, żeby pójść do nieba, zostało nam dane raz na zawsze w tym Słowie Bożym, które stąpiło na świat i zamieszkało między nami. Dlatego też naprawdę narażają nawet swoje wieczne zbawienie ci wszyscy, którzy ciągle szukają nowych objawień, nowych jakichś proroctw, nowych jakichś orędzi skierowanych do człowieka, i kserują sobie to i pomnażają i ciągle czytają, natomiast nie wsłuchują się w Boże objawienie. Nie słuchają tego, co zostało nam powiedziane definitywnie przez Syna Bożego i co się zawiera w tradycji i w Piśmie Świętym. Drodzy wierni, niebezpieczna to droga, ponieważ wielokrotnie w tych rzeczach szatan się miesza i próbuje sfałszować prawdę, próbuje zafałszować to Słowo Boże, i jeżeli jesteśmy ciekawi i wzrok nasz nie jest utkwiony w Panu Jezusie Chrystusie, tylko właśnie w tych różnych wizjonerach, to duże w tym wszystkim jest prawdopodobieństwo, że możemy pobłądzić. Jeżeli są jakieś prywatne objawienia, to te prywatne objawienia niczego więcej nie mogą nam dodać niż to, co nam objawił Pan nasz Jezus Chrystus. Te prywatne objawienia muszą być po pierwsze przez Kościół dokładnie zbadane i kiedy Kościół orzeknie, że nie ma w nim nic sprzecznego z wiarą, dopiero wtedy można czytać bezpiecznie takie treści i wtedy mamy tą pewność, że te objawienia nie zmieniają, nie zniekształcają tego prawdziwego objawienia, które zostało nam dane raz na zawsze przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Natomiast jeżeli na własną rękę bierzemy różnego rodzaju treści, czytamy różne, zwłaszcza takie apokaliptyczne wizje, które teraz bardzo często i chętnie ludzie po nie sięgają, to naprawdę uważajmy, bo przez to znieważamy tego, który jest jedynym słowem Ojca, który nam wszystko objawił, i zarazem narażamy się na to, że zostaniemy zwiedzeni przez nieprzyjaciela rodzaju ludzkiego, który jest gotów mówić 99 słów prawdy i jedno słowo fałszu, ażeby przez to jedno słowo pociągnąć człowieka na drogę grzechu, na drogę buntu przeciwko Bogu i Jego objawieniu. Drodzy wierni, i musimy tutaj zobaczyć też, że nie tylko chodzi tutaj o te wszystkie objawienia, które gdzieś tam ludzie w naszych czasach za nimi gonią, szukają, jeżdżą, ciągle tam spróbują poznawać, ale też chodzi o to, żebyśmy uważali i oczy mieli utkwione w Synu Bożym, w Jego słowach, żebyśmy rzeczywiście żyli według tych słów, ponieważ jest inny sposób również, ażeby te słowa nam podmienić. Otóż żyjemy w czasach, w których panoszy się modernizm. Żyjemy w czasach, w których
które są, jakby charakteryzują się tym, że pod starymi pojęciami kryją się nowe treści. Drodzy wierni, została nam dana nowa religia. I to zupełnie oficjalnie. Paweł VI jasno i wyraźnie powiedział, że oto teraz spotkała się religia człowieka z religią Boga i nie nastąpiły anatemy na tą religię człowieka, jakby się można było tego spodziewać. I ta religia człowieka, która została nam dana, nie opiera się na nauce Syna Bożego. Opiera się na humanizmie ludzkim, który wręcz gdzieś wychodząc od pewnych pojęć teologicznych, katolickich, tak naprawdę zniekształca całe nauczanie, stawiając w centrum nie Boga, ale stawiając w centrum człowieka. I dlatego też musimy bardzo uważać, czy w tym wszystkim słuchamy Syna Bożego, tego odwiecznego Słowa, które stąpiło do nas, czy z kolei słuchamy właśnie fałszywych proroków, którzy nam dają nową religię, dają nowy kult, dają nam nową doktrynę i nowe zbawienie. Zbawienie, które tutaj dotyczy tej rzeczywistości ziemskiej, a nie dotyczy nadprzyrodzoności. Dlatego też, drodzy wierni, kiedy to bogactwo Słowa Bożego zostaje nam dzisiaj ukazane, musimy zadać sobie to pytanie, czy ja w swoim życiu wsłuchuję się w to odwieczne Słowo i według Niego postępuję. Nawet wtedy, kiedy ono jest dla mnie trudne i niewygodne. Bo to Słowo, które przychodzi do nas, jest znakiem sprzeciwu. To Słowo, które przychodzi do nas, jest dla nas wyzwaniem. To Słowo, które przychodzi do nas, każe nam zmienić nasze życie. Nie, to Słowo nie popiera, nie przyklepuje naszego grzesznego postępowania. To Słowo wypomina nam grzech, a zarazem ukazuje nam perspektywę doskonałości. Stąd też istotne jest, ażebyśmy nie tylko słuchali tego Słowa, nie byliby tylko biernymi słuchaczami, ale żebyśmy naśladowali to, co zostało nam objawione. Jak mamy rozpoznać, co jest Słowem Bożym, a co jest zatrutym produktem fałszywych proroków? Drodzy wierni, to, co było zawsze i wszędzie w Kościele głoszone, co nam potwierdza tradycja jako niezmienne nauczanie, ponieważ Chrystus wczoraj i dziś ten sam również na wieki, to jest to prawdziwe Słowo. To, co było głoszone 50 lat temu, 100 lat temu, 1000 lat temu, to jest pewne, że to jest to Słowo, to jest ten Logos, który został nam przez Ojca dany. Nie ma w Kościele katolickim epoki posoborowej i przedsoborowej. Nie ma nauczania już nieaktualnego, przestarzałego, ponieważ pojawiło się nowe. Zawsze to, co było prawdziwe dla naszych przodków, jest również prawdziwe i dla nas. Natomiast to, co było odrzucane przez naszych przodków, przez ojców świętych, którzy ekskomunikowali to jako błędy, również dla nas musi być to jasne, że to są błędy, ponieważ czas nie zmienia prawdy. Dlatego, że prawda jest zawsze ta sama, niezmienna, zawsze jednoznaczna. Drodzy wierni, niech te święta Bożego Narodzenia, w których kontemplujemy to małe dzieciątko, które jest odblaskiem chwały Boga, które przynosi nam mądrość życia, będą dla nas prawdziwie okazją do tego, żebyśmy zaczęli postępować właśnie w taki sposób, jak Chrystus nam ukazał. Nie gońmy za nadzwyczajnością, nie szukajmy jakiejś nowej gnozy, jakiejś nowej nauki. Nie szukajmy tych, którzy będą łechtali ucho nasze, tylko słuchajmy za każdym razem słów Chrystusa,
które mimo tego, że są bardzo wymagające, tylko one mają prawdziwie w sobie światło i życie i tylko one mogą nam dać prawdziwe szczęście dzieciństwa Bożego, które Chrystus nam przynosi i obyśmy byli w gronie tych, do których Słowo przyszło, a oni je przyjęli i otrzymali tą moc stania się dziećmi Bożymi. Niech Najświętsza Maria Panna i Święty Józef wyproszą nam tą łaskę, ażebyśmy w Synu Bożym stali się prawdziwie synami Bożymi. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.